Dorota Łosiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. To są gorące pytania telewizja w Polsce.pl i pytanie na dziś, czy wychowujemy mami synków? Gośćmi w studiu są dzisiaj Małgorzata Świć, psycholog, Magda Liberacka, mama dwójki dzieci, Janusz Wardak, współtwórca Akademii Familijnej w Polsce i zupełnie przy okazji ojciec dziesiątki dzieci, więc wychowanie w praktyce i w teorii ma Pan w jednym palcu. Na początek, proszę Państwa, fragment uwielbianego przez wszystkich serialu Rodzinka.pl. Proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Tomek, możesz się pośpieszyć? Tak. Wszyscy się przed siebie spóźnimy. Raz, dwa. Dobra, weź wyluzuj płatki. Weź wyluzuj. No. Jestem gotowy. Ja też. Na co czekamy? Tomek, słyszysz ruchy? Raz, dwa. Nie stresujcie ludzi od rana. Wiesz co, on chyba nam to specjalnie robi. Tam jest taka jedna. Nie denerwuj się, idźcie do samochodu, ja z nim tam zaraz przyjdę. Tomeczku, jeśli za 30 sekund nie będziecie w samochodzie, to ja osobiście przez miesiąc będę cię odprowadzała do szkoły pod samą klasę, niosąc za tobą twój worek z misiem. A potem przy wszystkich kolegach sprzedam ci soczystego całuso, policzek, potem każę ci napluć w chusteczkę, wytrę szminkę, potem ci poprawię włoski i na dobry początek ja ci sprzedam solidnego klapsa. Państwa, zacznijmy może od tego, czy to rzeczywiście taki straszny obciach, jak mama daje synowi pod szkołą buziaka i do jakiego wieku to jest dozwolone? Może pani psycholog nawet, tak. Pani Małgorzata Świć. To znaczy trudno tak mówić, że do którego wieku jest to dozwolone. Myślę, że już w okresie początku szkoły podstawowej, ale na pewno gdzieś w okolicach trzeciej, czwartej klasy jest to dla młodych ludzi obciach. No i lepiej tego nie robić tak. Po prostu. Magda Liberacka, a czy ty to robisz? Twój tak. Syn ma 11 lat. Mój syn ma 11 lat i w tym roku skończy 12 lat. I ja to robię. Daję, znaczy przed szkołą może niekoniecznie, daję mu buziaka, tak żeby koledzy widzieli, ale też go nie odprowadzam do szkoły, no to jest z tym związane, ale w domu jak najbardziej. I absolutnie nie uważam tego za obciach i mój syn tego też nie uważa za obciach. Jesteś pewna tego? Pytałaś. Tak. Sam przychodzi się przytulać. Janusz Wardak. No ja myślę, że tu rozstrzygające jest właśnie to, czy to jest przed szkołą, czy w domu, tak? Bo nawet nastolatki mogą chętnie się przytulać do rodziców, nawet w takim okresie dla siebie trudnym, ale tutaj jest bardziej kwestia nie tego, że im to przeszkadza, tylko to jest kwestia ich wizerunku wobec rówieśników. I tutaj poza, rzeczywiście myślę, że sam początek szkoły podstawowej to jest do zaakceptowania, ale już później to, przynajmniej u chłopców, tak? Bo dziewczynki może funkcjonują troszkę inaczej, ale u chłopców na pewno takie przytulanki przez mamę, no to jest tutaj dobrze był podany, wychwycony. Że, tak, rzeczywiście, tak. Jakby po prostu jakby kolega to zobaczył, tak. To od razu pierwsze słowo, mami synek. Tak, tak, tak. No. No dobrze, ale pożartowaliśmy na początek, poważniejsze pytanie. Jak znaleźć balans między okazywaniem dziecku, chłopcu, czułości, no a jednak przesadnym rozpieszczaniem dziecka? Ja myślę, że te rzeczy niekoniecznie są powiązane w ogóle. To znaczy, wydaje mi się, że rozpieszczanie dziecka to raczej się, myślę, że w innych obszarach bardziej się objawia niż w przytulaniu akurat, bo to jest kwestia takiej chęci kontroli życia dziecka, kwestia wyręczania dziecka. To, co tutaj, to na przykład nie zwróciliśmy uwagi na te kanapki rozdawane przez mamę, tak? To znaczy, to jest skandaliczne, powiedziałbym, w tym wieku. Zdecydowanie kanapki. To jest przejaw nadopiekuńczości, tak? Czy wychowywanie mamin synków, czyli mamusia robi dla wszystkich kanapki. Ale ona tak? Ma trójkę dzieci. U was jest dziesiątka, to rozumiem, że każdy sobie musi sam zrobić kanapkę. Przy nie. Trójce jeszcze. U nas nie. A to jest kwestia, nie, to nie jest kwestia ilości liczby dzieci. To jest kwestia tego, że w wieku. Matki. Nie, właśnie nie. To, bo nie jest kwestia, znaczy nie dlatego dzieci powinny sobie robić kanapki, że mama nie wyrabia, tylko dlatego, że to jest dobre dla ich samodzielności. U nas dzieci staramy się, żeby od wzorówki, w momencie, kiedy idą do szkoły i mają kanapki, bo w przedszkolu mają śniadanie, to w tym momencie sobie zrobią kanapki i absolutnie zerówkowicz jest w stanie spokojnie, może bez krojenia ostrym nożem chleba, całą resztę posmarowanie, wędlinę i wszystko, zapakowanie, absolutnie w stanie zrobić, pod warunkiem, że mu się da zrobić, to znaczy Małgorzata, trzeba mu dać szansę. Małgorzata Świć z aprobatą kiwa głową.
Widzę, czy taka nauka samodzielności to jest... Ma pan dużą, dużą wiedzę, ale pewnie też doświadczenie w wychowywaniu swoich dzieci. Natomiast warto sobie zadać na początku pytanie, co to jest rozpieszczanie, tak? Czy rozpieszczanie to jest pozwalanie na wszystko? Tak. Tak? Czy to jest wyręczanie tylko, czy coś jeszcze? Tak? Można rozpieszczać, myślę, że... też dając, nie wiem, zabawki w kółko, tak? Tak. Czy pozwalając na coś, na co niekoniecznie można w danym wieku dziecku pozwalać. I to chyba jest rozpieszczanie. A jeśli chodzi o, nie wiem, o buziaki, o czułości, no to wydaje mi się, że tym akurat rozpieścić dziecka nie można, tak? Bo to jest bardzo potrzebne i to jest taki bagaż, które to dziecko dostanie później na to dalsze życie, zwłaszcza mężczyźni, żeby umieli później te uczucia okazywać już w przyszłości. Na kim właściwie jest ten nasz tytułowy, czy pochodzący z pytania, mamisynek tak naprawdę? Kim jest mamisynek? Bo to nie jest chyba mężczyzna empatyczny, rozumiejący uczucia innych. Kim jest mamisynek? No, wydaje mi się właśnie, że my możemy kojarzyć, że mężczyzna taki mocny, bardzo męski, tak, to może jest właśnie mniej empatyczny, czy niekoniecznie umie budować relacje, ale w żadnym razie tak nie jest. To znaczy, przede wszystkim każdy z nas w swojej płci powinien być pewny tej swojej płci, to znaczy być nie mieć wątpliwości. Tak, wiemy, że to są, jeżeli są poważne wątpliwości, no to mówimy o pewnej dysfunkcji, która zresztą też jest opisana. Więc to nie jest tak, że mężczyzna musi być mało męski, żeby być, nie wiem, dobrym mężem albo dobrym bratem, prawda? To zupełnie tak nie jest. To może być bardzo męski i być bardzo empatyczny i umieć nawiązywać relacje. Więc jest kwestia tego, żeby po pierwsze szanować płeć dziecka. I potem oczywiście, że każdy może mieć zarówno związane z płcią, jak i takie z temperamentem pewne obszary, to co nazywamy obszary do rozwoju, tak? Na przykład chłopcy może są mało empatyczni, może są czasami zbyt prostolinijni, w sensie mówiący w oczy jakieś rzeczy nieprzyjemne. Trzeba w nich kształtować, żeby to wyglądało lepiej. Czyli akurat tutaj się mogę nie zgodzić, powiem, że no akurat w przypadku mojego syna, może to jest związane z tym, że on też jest spod znaku raka, bo raki są takie bardzo empatyczne, to on naprawdę jest empatyczny i ta empatia się przejawia, począwszy od, nie wiem, żuczka, pajączka, po właśnie współczucie dla jakiegoś tam psa, który biedny, nie wiem, leży na chodniku, załóżmy, czy też wobec ludzi, czy wobec kolegów, tak? On naprawdę jest bardzo empatyczny, aż za bardzo. Jak nasi synowie stali w kolejce po empatię, to twój zgarnął całą kulę. Nie porówno wszyscy dostają. Nie porówno. Czy można empatię w takim razie, już skoro przy empatii jesteśmy? No właśnie, widzę, że odeszliśmy od tematu. Tak, bo ja bym nie generalizowała, tak? Że na pewno znam chłopaków, którzy są bardzo empatyczni i znam dziewczyny, które również są bardzo empatyczne. Więc tutaj bym absolutnie nie generalizowała, a mi się wydaje, że jeżeli chodzi o mamin synków, to są takie osoby, tutaj mówimy o płci męskiej, którzy nie potrafią po prostu podejmować decyzji. Mhm. Mają bardzo dużą trudność podejmowaniem decyzji. A dlaczego się ta trudność bierze i z czego się bierze ta trudność z podejmowaniem decyzji? Myślę, że z tego, że nie pozwalano im na samodzielność. Tak. Podstawową rzeczą, która łączy się z wychowaniem i samodzielnością, bo w pewnym sensie o takiej większej samodzielności i o mamin synku możemy mówić właśnie w okresie dorastania, czyli w okresie, który się zaczyna od 12 mniej więcej roku życia, tak plus minus, bo niektórzy dojrzewają szybciej. No i kończy się gdzieś tam na tym okresie, kiedy młody człowiek wkracza w dorosłe życie. No i jeżeli my nie ufamy naszym dzieciom, nie wspieramy nasze dzieci, nie pozwalamy im się usamodzielniać, no to oni wtedy naprawdę mają duże szanse na to, żeby zostać mamą. A na ile powinniśmy ufać naszym dzieciom, a na ile powinniśmy kontrolować? Przykład taka intensywna kontrola tego, co robią dzieci w szkole, porozumiewanie się rodziców na różnych grupach rodzicielskich, przekazywanie sobie tego, co dzieci w szkole powiedziały o innych dzieciach. Czy to jest dobra droga do... Absolutnie nie. Moim zdaniem to nie jest dobra droga. To nie jest dobra droga, kiedy rodzice zaczynają wkraczać i wyręczać dzieci na różnych płaszczyznach ich życia. I zaczynają wkraczać oczywiście na początku, nawet w przedszkolu, tak bym powiedziała, a kończą nawet gdzieś w klasach maturalnych. I dla mnie to jest w ogóle skandaliczne. No tak? Takie dziecko nie ma możliwości samodzielnego podjęcia decyzji. No i później, że tak powiem, nawet wcześniej bym powiedziała, że to nie bierze się w wieku 12 lat. To chyba już nawet tutaj widzieliśmy, to był już dorosły syn, prawda? Prawie dorosły, nie wiem, nastolatek w tym kawałeczku tego filmu, ale no,
rodzice się śpieszą, wiadomo, rodzice się śpieszą, szybko, szybko, szybko wychodzimy, wychodzimy i robimy coś za dziecko i nie zdajemy sobie sprawy, że możemy tym rzeczywiście wyrządzić krzywdę później już w starszym wieku. Prawda? Janusz Wardak w tym temacie wypowie się już za chwileczkę, bo za kilka chwil wracamy do Państwa z pytaniem, czy wychowujemy mami synków i co zrobić, żeby mami synka nie wychować.